Witam Państwa, to ja, a to mój kubeczek, jedyny w świecie taki. No, to akurat cytat z piosenki nie pasuje. Nie jest jeden, trochę będzie jeszcze, trochę się już sprzedało, właściwie wszystkie się sprzedały, ale nowe się robią, więc zapraszam do sklepu, tam też książki przede wszystkim i różne inne rzeczy. Adres w opisie filmu. Przepraszam, że od tego zaczynam, ale to jest bezpieczne. Jak się od tego zaczyna, bo algorytmy już na tyle poznają, widzę, że one najbardziej starannie się czepiają tego, co jest w pierwszych 2 minutach filmu. I w związku z czym najlepiej przez 2 minuty filmu się reklamować. Teraz rozumiem, dlaczego to youtuberzy robią. Ale dzisiaj chcę Państwu o 2 przemówieniach powiedzieć, czyli o przemówieniu, staram się w miarę na bieżąco, nie wiem, kiedy to do Państwa dotrze, o przemówieniu pani von der Leyen i innych przemawiających mówców na spotkaniu jakiejś konferencji o przyszłości Europy. Nawet mi się nie chce zapamiętać nazwy tego dziwnego gremium. Oraz o przemówieniu pana Emmanuela Macrona, starego nowego prezydenta Francji, złośliwie zwanego czasem Emmanuelem Micronem, w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, nie w Brukseli, bo Parlament Europejski jest parlamentem wędrownym. Nigdy dość przypominania tego, że jest to cyrk obwoźny, który co 4. sesję przenosi się z Brukseli do Strasburga. Bóg jeden wie po co, tylko dla dogodzenia jakimś francuskim dziwnym nacjonalistycznym, powtórzę, roszczeniom, żeby się Parlament Europejski na ich ziemi od czasu do czasu pojawiał. Poważnie to połowa Strasburgarzy jest rozkradania, szczerze mówiąc, tego Europarlamentu. Kiedyś chyba o tym opowiadałem, bo sam byłem świadkiem paru ciekawych historii. No w każdym razie w tym zupełnie bezsensownym bizantyjskim miejscu pan Emmanuel Macron przemawiał i może od niego zacznę. Mówił o tym, że Ukraina oczywiście bardzo szybko będzie przyjęta na kandydata do Unii Europejskiej, ale potem to wiele, wiele lat może trwać, zanim ona do tej Unii Europejskiej zostanie przyjęta i żeby na nic nie liczyła. I to jest wszystko nie warte uwagi, ale co było warte uwagi? Warte uwagi była propozycja pana Emmanuela Macrona, żeby Ukraina przystąpiła do jakiejś równoległej Unii Europejskiej, tak to nazwał, równoległej Unii Europejskiej. I to będzie taka Unia Europejska bis, no, cytując naszego klasyka. Taka Unia Europejska dla kandydatów do Unii Europejskiej i właściwie nie sprecyzował Emmanuel Macron tego pomysłu. Ja go sprecyzuję, bo to jest świetny pomysł. Ale teraz drugie przemówienie, bo już 2 minuty minęły i mogę opowiedzieć o pani von der Leyen, która, jak ją oglądałem, przypomniała mi pewne wspomnienie z dzieciństwa, którym nie chciałem się dzielić w pierwszych minutach, bo dzisiejsze dzieci uznałyby to za jakieś po prostu straszliwe, krwawe horrendum i horror, to co opowiem. Ale dla mnie to nie było nic jakoś dziwnego, chociaż ja się w zasadzie nie wychowywałem na wsi. Tak jak mówię, że ze wsi jestem, to mam na myśli korzenie, a nie dzieciństwo, które spędziłem. No ale czasami u babci bywałem na wakacjach i babcia wtedy 2 razy w tygodniu szła na targ i kupowała kurę. A kurę się wtedy kupowało żywą, bo taka się lepiej przechowuje. Nie trzeba jej zamrażać, ani nic tam specjalnego zrobić. Więc kupowała na targu żywą kurę, przynosiła ją do domu i tutaj już kończyły się powody podtrzymywania tej kury przy życiu, bo trzeba było, nawet wręcz przeciwnie, trzeba już było ją do garnka włożyć. W związku z czym babcia brała siekierkę, kładła łeb tej kurze tak na pieńku i domyślają się Państwo. Co dalej? Ja na to zawsze patrzyłem z fascynacją, bynajmniej to żadnej grozy we mnie nie budziło, natomiast najciekawszy był ten moment, jak ta kura się miotała potem już bez łba. Taka zdekapitowana, bo tam babcia się z nią nie chciała szarpać, czasem ją puszczała i naprawdę bardzo często ta kura taka zdekapitowana biegała po podwórku, jeszcze tam chlapiąc krwią z tego kikuta szyi i to mnie strasznie śmieszyło jako dzieciaka i fascynowało mnie, jaka głupia jest ta kura, że ona nie wie, że już jej łeb obcięli. I ona nie rozumie, że nie żyje i biega. Rozumiecie Państwo, dlaczego mi się to przypomniało? Bo pani von der Leyen wykładała federacyjną teorię Unii Europejskiej. I wszyscy dookoła federaści tam siedzieli, bo ten jakiś zakichany kongres, o którym usłyszeliśmy dopiero wtedy, kiedy się ta frakcja konserwatystów, w której PiS jest, ECR, się z tego wycofał, mówiąc, że to jest jakiś pic na wodę. To oni dopiero wtedy zauważyli.
To jest taki cyrk, ja nie wiem, za PRL-u robili taki cyrk, co się nazywał Światowy Kongres Pokoju. Znaczy, nie PRL to robił, tylko Związek Sowiecki stworzył takie gremium jakichś pajaców kompletnych z różnych krajów trzeciego świata. Głównie kierował tym jakiś Hindus, co się nazywał Ramesh Chandra, przypadkiem zapamiętałem. Różne głupoty człowiek z dzieciństwa pamięta. No i te ludzie, którzy nikogo absolutnie nie reprezentowali, ale Ruskie ich obwozili po całym świecie, oni tam robili jakieś kongresy i radzili, że trzeba pokoju, odprężenia, czyli pokoju w języku ówczesnym, w języku sowieckim, znaczyło, że Zachód ma się poddać po prostu, ma się rozbroić, bo nikt nie namawiał do rozbrojenia Związku Radzieckiego, tylko cały kongres pokoju, wszystkie ruchy pacyfistyczne, wszystkie tylko Reagana, żeby tych Pershingów nie budował, żeby się rozbroił. Reagan ich na szczęście nie posłuchał i imperium zła popadło w głęboki kryzys, z którego się do dzisiaj nieskutecznie próbuje podźwignąć. Więc taki właśnie cyrk zrobiła sobie Unia Europejska, sprowadzając jakichś dziwnych, szemranych organizacji, ale wszystkie absolutnie się w pełni zgadzające z tymi, którzy je tam zaprosili, że trzeba pogłębić, wiecie, rozumicie, integrację europejską. Bo są pewne problemy z integracją, a na problemy z integracją jedyną odpowiedzią jest więcej integracji. Więc wiecie, rozumiecie, musi być więcej tej integracji i my tutaj jako Kongres Przyszłości Unii Europejskiej apelujemy do Unii Europejskiej, żeby ona więcej integracji, a pani von der Leyen wystąpiła i powiedziała, że ona te apele przyjmuje i tylko uważa, że trzeba zmienić traktaty unijne. Co jest stanowiskiem zachowawczym, ponieważ przynajmniej pani von der Leyen przyznała, że ten cyrk, który się obecnie nazywa Unią Europejską, w ogóle się nie liczy z traktatami i nie ma to nic wspólnego w ogóle z tym, czym Unia Europejska formalnie jest. Ciekawe było, że jako argument, że trzeba zmienić traktaty, podawała pani von der Leyen skuteczność w sprawach, których traktaty w ogóle nie upoważniają Unii Europejskiej do działania w takich sprawach. Typu na przykład nadzorowanie praworządności w krajach członkowskich. A pani von der Leyen zażądała, że trzeba usunąć zasady jednomyślności i wprowadzić głosowanie większością, prawda? Bo wtedy Unia Europejska będzie skutecznie rozwiązywać problemy, których zgodnie z traktatami nie ma prawa rozwiązywać, ponieważ traktaty powiadają, że ma się skupić na tym, co jest w traktatach, a pozostałe problemy każde państwo rozwiązuje sobie na własną rękę. Czyli projekt, krótko mówiąc, projekt federacyjny. Ja miałem zagwizdać, ale nie wyszło. Pod pełną parą. Ciągniemy, kontynuujemy. Jak te głupie kury, które pamiętam z dzieciństwa, ponieważ 24 lutego nastąpiło coś, co sprawiło, że planu federacyjnym łeb został obcięty. I to jest już trup. Bogu dzięki, bo to był chory, szalony pomysł zamiany Europy w drugą wielką Jugosławię i ogromnej bałkanizacji. Skończyłoby się to tragedią. Nie znaczy to, że nie będzie tragedii, ale będzie jakaś inna tragedia być może, natomiast tej już nie będzie, bo to się nie uda. Tylko, że tylu ludzi z tego żyje, ten kongres jeździł, tam przygotowywał rozmaite dokumenty, oni przygotowali swoje postulaty, że teraz nie mogą tego zrezygnować z tego, mimo że to nie ma sensu. Ponieważ cały projekt federacyjny, jak to kiedyś Władimir Bukowski mówił, to było jak ręka i rękawiczka. Ręka była ruska, rękawiczka europejska. Ręka to były surowce energetyczne i wszelkie surowce z Rosji. Do Niemiec, Niemcy jako główny dystrybutor. Wszystkie energetyki narodowe zniszczone, bo atom nie jest zielony, nie ekologiczny, bo węgiel nie jest ekologiczny, tylko ruski gaz jest ekologiczny. A jeszcze tylko ruskie mogliby ten gaz przetwarzać na wodór, który jest ekologiczny. Ale wytwarzanie wodoru z gazu jest nieekologiczne, ale ruskich by nie obejmowały limity, a Europa by miała limity. To po to był cały Fit for 55, że błyskawicznie zmniejszyć emisję do połowy albo jeszcze mniej, żeby jedynym wyjściem był wodór od ruskich, prawda, jako utrzymania na tak idiotycznie wyśrubowanych limitach emisji, w czasie kiedy cała reszta świata dymi i tym CO2, ile wlezie, wytwarza coraz więcej. Taki był generalnie sens. Mam wrażenie, że to wielokrotnie tłumaczyłem, więc nie chcę już tego wszystkiego powtarzać. Teraz to się już skończyło. Tego nie będzie, bo ruskich nie będzie. Nie będzie tego taniego gazu, nie będzie tego wodoru. Wszystko się po prostu... Ale oni tego nie wiedzą. Tak, głupia kura, która nie wiedziała, że łba nie ma i skakała mi po podwórku ku mojej dziecięcej radości. A co do tego ma Macron? Ponieważ ten pomysł z równoległą Unią Europejską, ta Unia Europejska bis, to jest to, co my powinniśmy, gdyby ktoś rządził, ktoś rozsądny, powinien to natychmiast podchwycić. Tak, prezydencie Macron, pan jest genialny. Tworzymy Unię Europejską bis,
zostawcie to nam. My sobie tu zawiążemy umowy dwustronne z Ukrainą, z niektórymi krajami bałkańskimi, zrobimy taki komun, ale tego już nie mówić. Bo czego my potrzebujemy? Co my musimy zrobić? My musimy odbudować ten Commonwealth Jagielloński. Ten obszar współpracy. Nie integrować się z zachodnią Unią, która niech sobie idzie w diabły, niech się federalizuje, jeżeli uważa, że to jej coś dobrego da, tylko przejąć pałeczkę tutaj, wykorzystując, że tu są biedne, głodne społeczeństwa, które chcą się rozwijać. Będzie ogromna energia i będzie ogromna aktywność i będzie potrzeba wielkiej budowli wznoszenia i to przejąć, wykorzystać geopolitykę, stać się strategicznym partnerem w miejsce Niemiec, Ameryki, bo Ameryka na Niemcach się sparzyła i już nie powinna Szwabom więcej ufać, co najmniej przez najbliższe pół stulecia. I czy to nazwiemy tak, czy nazwiemy owak? Możemy nazwać Unia Europejska, jak to nazwał, równoległa. Albo jakkolwiek. Taki przedsionek do Unii. Budujmy to, po prostu budujmy to, róbmy to, chwytajmy każdą okazję, a jeżeli można to robić, udając, że to w ramach Unii robimy i dla Unii, to właśnie tak należałoby to zrobić. Pierwszy raz od dawna ten kogucik francuski z czymś, który tak się obrzydliwie wobec Polski zachował w kampanii wyborczej, ale mniejsza z tym, wybaczam mu na razie. Pod warunkiem, że zostanie za to należycie ukarany w stosownym momencie. Pierwszy raz mi się ten pomysł podobał. Zwłaszcza jak miałem w pamięci tę kurę biegającą po podwórku unijnym na konferencji o przyszłości. Czegoś, co nie ma przyszłości. Czyli tej właśnie danej Europejskiej Unii.